Top 10 filmów do obejrzenia z dziadkami. Dzień babci i dziadka jest co prawda raz w roku, ale z sentymentu dla kochanych seniorów można go równie dobrze obchodzić codziennie. Jeśli macie to szczęście, że wasi dziadkowie wciąż są wśród nas, to jedną z rzeczy, które możecie zrobić wspólnie, jest obejrzenie filmu lub serialu. Dziś polecamy top 10 produkcji, które nadadzą się do tego najlepiej. Numer 10. To skomplikowane. Film, który trzeba pokazać wszystkim dziadkom i babciom, którzy myślą, że nic już ich więcej nie czeka. Historia miłosna i rozterki Jane Adler, granej przez wspaniałą Meryl Streep, pokazują, że pewne sytuacje są kłopotliwe niezależnie od wieku. Oprócz świetnej zabawy, dziadkowie mogą również pooglądać znanych i lubianych przez siebie aktorów, takich jak Alec Baldwin, Steve Martin czy wspomniana wcześniej Meryl Streep. Numer 9. Vaiana – Skarb oceanu. Film dla trochę młodszych wnuków i dziadków, który pięknie pokazuje cudowną relację między główną bohaterką Vaianą, a jej babcią Talą. I mimo, że nie jest to może najlepszy film Disneya, to na pewno trafi do waszego serca. W końcu Disney robi to od wielu lat. A nawet jeśli ta produkcja nie do końca wam się spodoba, zawsze można poszukać innych dzieł Disneya i miło spędzić wspólne chwile. Numer 8. Pamiętnik księżniczki. Z jednej strony świetna komedia dla nastolatków, z drugiej bardzo dobry film do obejrzenia z dziadkami, którzy na pewno będą kojarzyć Julie Andrews. Mimo że relacje pomiędzy Mią i królową Clarissą nie zawsze są łatwe, to widać w nich miłość pomiędzy wnuczką a babcią. A sama historia pozwala odrobinę pomarzyć, bo która babcia nie chciałaby zostać królową, a wnuczka księżniczką? Albo jeszcze lepiej, zostać Julie Andrews albo Anne Hathaway. Numer 7. Spokojnie, tatuśku. Fantastyczna tragikomedia, która doczekała się dwóch serialowych remake'ów, jednak bądźmy szczerzy, nic nie przebije oryginału ze Steve'em Martinem w roli głównej. I mimo, że tutaj relacje pomiędzy dziadkiem, ojcem i dziećmi nie są najłatwiejsze, to jest to jeden z filmów, które są po prostu must see. Zwłaszcza, że na fanów czeka cała śmietanka Hollywood, taka jak Diane Wiest, Keanu Reeves czy Joaquin Phoenix. Numer 6. Irlandczyk. Było kilka filmów skierowanych bardziej do babć, zatem czas na film specjalnie dla dziadków. Irlandczyk to solidne kino gangsterskie ze wspaniałymi rolami Roberta De Niro czy Al Pacino. Chociaż dla wielu osób był zbyt długi i przegadany, to jak zasugerował jeden z internautów, zawsze można zrobić z niego czteroodcinkowy serial. Na jakikolwiek sposób oglądania się zdecydujecie, będzie to niewątpliwie przyjemna i długa rozrywka z ukochanymi dziadkami. Numer 5. Downton Abbey. Teraz coś, przy czym możecie spędzić czas trochę dłużej. W końcu Downton Abbey składa się z 6 serii i jednego filmu pełnometrażowego. I mimo, że rzecz dzieje się za czasów jeszcze sprzed I wojny światowej, każdy, niezależnie od wieku, odnajdzie w niej coś dla siebie. W końcu historie rodzinne, ludzkie miłostki i dramaty to sprawy uniwersalne. A kto wie, może z dziadkami będziecie trzymać kciuki za tego samego bohatera. Numer 4. Betty White's of the Rockers. Show, w którym znana aktorka telewizyjna Betty White jest prawdziwą gwiazdą. Artystka występuje tu jako główna prowadząca programu, podczas którego starsze osoby robią żarty młodszym. Show przetrwało 3 sezony, a sama Betty White co roku zdobywała nominację jako najlepszy prezenter. Można się jedynie dziwić, że finalnie tej nagrody nie dostała. Numer 3. Złotka. Jedna z najważniejszych produkcji amerykańskiej telewizji, choć niezbyt znana w Polsce. A szkoda, bo wystarczy obejrzeć jeden odcinek, by zrozumieć jej kultowy status. Oczywiście nie mówimy, abyście teraz obejrzeli 7 sezonów i 180 odcinków, jednak kilka naprawdę szczerze polecamy. Zwłaszcza, że jedną z głównych ról gra wspomniana wcześniej Betty White. Numer 2. Nad złotym stawem. Dramat z Henrym Fondą, Katherine Hepburn i Jane Fondą w rolach głównych. Film skupia się na trudnych relacjach pomiędzy ojcem a dorosłą córką i jest to jeden z ważniejszych klasyków kina. Zwłaszcza, że możemy obejrzeć prawdziwego ojca i córkę, czyli Henry'ego i Jane Fondę razem na jednym ekranie. Ciekawy film o przemijaniu i dojrzewaniu, w końcu i dziadkowie i wnukowie znajdą coś dla siebie. Numer 1. Grace i Frankie. Nie mogło zabraknąć cudownego serialu z ostatnich lat.
Grace i Frankie to wspaniała komedia ze wspomnianą wcześniej Jane Fondą i Lily Tomlin na czele. A na wszystkich przyszłych widzów czeka wspaniałych 6 sezonów do obejrzenia. Ci, którzy widzieli już wszystkie, mogą jedynie pozazdrościć. Czy może być lepszy serial do obejrzenia z dziadkami niż ten o dwóch starszych paniach, które muszą zacząć swoje życie od nowa? I to razem, choć wcześniej kompletnie się nie znosiły?